Cześć. W tym odcinku powiem, w jaki sposób zaplanować swój cały kolejny rok, żeby zarobić więcej pieniędzy. Nazywam się Paweł Albrecht i chcę o tym powiedzieć, ponieważ ostatnio organizowałem live na YouTubie, w którym brało udział ponad 600 osób i zadałem takie krótkie pytanie. Jaka jedna umiejętność sprawi, że jak się jej nauczysz, to zarobisz więcej pieniędzy w 2021 roku? I zobacz tutaj na czacie w tym okienku, co ludzie odpowiadali głównie, jakie trzy rzeczy można wyciągnąć. Po pierwsze, umiejętność sprzedaży. Po drugie, umiejętność planowania. Po trzecie, samodyscyplina i konsekwencja w realizacji tych celów. Czyli mamy sprzedaż, planowanie i samodyscyplinę. I na tym właśnie chciałbym się skupić w tym odcinku i powiedzieć pokrótce, co można zrobić, żeby się tego nauczyć. Tytułem wstępu. Jeżeli pracujesz na etacie, to również musisz w 2021 roku uświadomić sobie, że prowadzisz własną firmę. Tą własną firmą jest twoje imię i nazwisko, to jest twoje życie. To jak ty kierujesz swoimi działaniami, to jest tak jakbyś kierował swoją firmą, tylko po prostu pracujesz jeszcze u kogoś. I teraz jeżeli pracujesz dla kogoś i chcesz zwiększyć swoje zarobki, a nie jesteś sprzedawcą, to jedyną opcją, którą możesz zrobić, to jest to, żeby pójść do swojego pracodawcy i zapytać go, jaką jedną rzecz mogę wykonywać lepiej, więcej, częściej, żebyśmy wspólnie mogli zarobić więcej pieniędzy, żebym mógł dostać podwyżkę czy jakąś prowizję z działań, którym wykonuję. Jeżeli nie ma takiej możliwości, bo na przykład pracujesz fizycznie i dostajesz 20 zł za godzinę i więcej nie dostaniesz po prostu w tej firmie, no to jedyna opcja, żeby zwiększyć swoje zarobki, to jest albo zmienić pracę do takiej, gdzie możesz zarabiać prowizyjnie, sprzedawać coś, robić coś, co sprawia, że firma zarabia więcej pieniędzy. No albo założyć jakiś swój biznes dodatkowy, na przykład w nieruchomościach i chodzić do pracy, a po godzinach realizować jakieś czynności, które zmierzają do tego, że będziesz zarabiać więcej pieniędzy. Natomiast jeżeli chcesz założyć własną firmę i tymczasowo jeszcze jesteś na etacie, ale już jesteś zdecydowany, że chcesz zarobić własną firmę, to jedyna rzecz, która sprawi, że w kolejnym roku zarobisz więcej pieniędzy, to jest po prostu sprzedaż. Pieniądze biorą się tylko i wyłącznie ze sprzedaży produktów lub usług na wolnym rynku. W związku z tym, jeżeli chcesz rozwinąć umiejętność sprzedaży, to przede wszystkim sprzedaż jest czymś, co można się nauczyć, można sobie usystematyzować, poukładać sobie puzzle i nie jest to czarna magia. Trzeba się tylko tego procesu nauczyć w twojej firmie i każda duża firma, czy to IBM, Microsoft, czy jakikolwiek inny gigant na całym świecie ma bardzo, bardzo podobny schemat sprzedaży. Jeżeli porozmawiasz ze sprzedawcą w Warszawie, w Nowym Jorku, w Londynie, to praktycznie każdy ma ten sam skrypt, według którego postępuje. Tak? Szukanie klienta, rozmawianie z klientem, przedstawianie mu oferty, i tak dalej, follow-upy, zamknięcie sprzedaży, wystawienie faktury, doprowadzenie do finalizowania całej transakcji. Więc sprzedaży można się nauczyć i po pierwsze, żeby być coraz lepszym w tym, trzeba zacząć sprzedawać. Możesz przeczytać 200 książek o sprzedaży i one nie będą miały żadnego skutku, dopóki nie zaczniesz tego robić. Ja kiedy zaczynałem sprzedawać, to przeczytałem książkę Briana Tracy, Psychologia sprzedaży i kilka innych i zacząłem robić to, co Tracy mówił w tej książce. Tylko, że na początku, kiedy ja jeszcze nie potrafiłem się zachować w rozmowie z właścicielem jakiejś firmy, do której przychodziłem, no to popełniałem dużo różnych takich błędów językowych czy takich zwykłych kulturalnych zachowań, tak, takich po prostu ludzkich rzeczy. I gdzieś z czasem, jak tych spotkań odbyło się więcej i przeczytałem jeszcze raz tą psychologię sprzedaży, to sobie wtedy uświadomiałem, aha, wtedy kiedy byłem w tej restauracji, chciałem temu właścicielowi sprzedać to mogłem zrobić to w inny sposób. Potem, jak przypomniałem sobie inną historię, to znowu przypomniałem sobie rozdział z jakiejś książki Tracy'ego i mówię, rzeczywiście mogłem zrobić to inaczej. Więc książki o sprzedaży działają tylko i wyłącznie w momencie wtedy, kiedy sprzedajesz coś aktualnie i potem jeszcze raz wracasz do tej książki. Same książki niczego nie dają. W związku z tym to, co trzeba zrobić, planując swój 2021 rok, to jest to, żeby w kalendarzu każdego dnia, poza wszystkimi czynnościami, które sobie tam wpiszesz, mieć jedną najważniejszą czynność, taką, która musi zostać zrobiona każdego dnia, czyli coś, co sprawia, że zarobisz więcej pieniędzy i musisz zidentyfikować, czym to jest w twojej branży. Jeżeli będziesz zajmował się pośrednictwem nieruchomości, to jedyna rzecz, która sprawia, że zarabiasz więcej pieniędzy, to jest pojawianie się na mieszkaniach, gdzie rozmawiasz z właścicielami o tym, że chciałbyś kupić lub wynająć nieruchomość. To jest jedyna czynność, którą powinieneś wykonywać każdego dnia, żeby zarobić więcej pieniędzy. Jeżeli chcesz zająć się kwaterami pracowniczymi, czyli pozyskiwać nowe domy i mieszkania, lokować tam ludzi i zarabiać na najmie z tego, na różnicy pomiędzy podnajętą nieruchomością a tym, co dostajesz od ludzi, którzy tam mieszkają, to jedyną czynnością, którą powinieneś wykonywać, jest to, żeby pozyskiwać nowe domy, czyli jadę do jakiejś wioski pod na przykład Wrocławiem, pukam do każdego domu, umawiam się na każde możliwe spotkanie i pytam się, czy chce pan sprzedać lub wynająć, czy pani dom.
Tak? I to jest jedyna czynność, którą się powinno wykonywać. Jeżeli chcesz robić flipy na rynku nieruchomości, kupować, remontować i sprzedawać, to jedyna czynność, która sprawi, że będziesz zarabiać więcej pieniędzy, to jest pozyskiwanie nowych mieszkań do tego, żeby można było je zacząć remontować, czy bez remontu je wystawiać na sprzedaż. Więc wszystkie rzeczy, które sobie zaplanujesz dookoła swojego, znaczy w swoim kalendarzu, muszą być dookoła tej jednej czynności, to miałem na myśli, która nazywa się sprzedaż i musisz zidentyfikować sobie to, co w twojej branży właśnie jest tą sprzedażą. Tak? Czyli to jest najważniejsza rzecz, planując sobie rok, żeby ustalić, co jest tą czynnością, która zmierza do zarabiania pieniędzy. Punkt drugi, czyli planowanie. Mamy taki odcinek, który stworzyliśmy już jakiś czas temu, który jest niezwykle aktualny. Znajdziesz w nim informacje o tym, jak zaplanować swoje cele, jak posługiwać się kalendarzem googlowskim i jak korzystać z narzędzi typu Trello, ClickUp, Airtable. To są narzędzia, z których my korzystamy i zachęcam cię do tego, żeby przejść sobie taką transformację cyfrową w 2021 roku i zacząć używać przynajmniej kalendarza googlowskiego i właśnie w tym filmie zajrzyj do niego, dowiesz się, jak to robić. Więc przy planowaniu najważniejsze jest to, żeby wyznaczyć swoje cele. Po drugie, te cele potem rozbić na zadania i te zadania wpisać do kalendarza i potem je po prostu realizować. A tak jak już wiesz z pierwszego punktu, w tym kalendarzu jedno, jedyne najważniejsze zadanie, które jest, to jest sprzedaż produktów i usług, na których chcesz zarabiać pieniądze i to powinna być główna czynność, którą wykonujesz właśnie z tego planowania. I teraz jeżeli wiemy, że trzeba sprzedawać i trzeba zaplanować swoje działania, wiedzieć o której godzinie idziemy coś zrobić, co zmierza do zarabiania pieniędzy, to musimy tego pilnować. I teraz różnica pomiędzy ludźmi, którzy zarabiają pieniądze, a tymi, którzy nie zarabiają pieniędzy jest taka, że ci, którzy zarabiają te pieniądze, wyznaczają sobie cele, sprzedają codziennie i codziennie rzeczywiście to realizują. Ci, którzy nie zarabiają pieniędzy, nie wyznaczają sobie celów, codziennie czegoś nie sprzedają i po prostu odpuszczają po jakimś czasie. Tak? Bardzo prostym przykładem są takim widocznym, żeby zobaczyć różnicę pomiędzy ludźmi, którzy coś mają, a nie mają, są sportowcy. Czyli niektórzy sportowcy nie wyobrażają sobie, żeby nie pójść codziennie czy co dwa dni na ciężki trening, czy nawet dwa razy dziennie, no bo wiedzą, że jeżeli ktoś opuści jeden trening, no to potem na zawodach nic nie zrobi, no bo będzie ktoś, kto go wyprzedzi. I ja nie wiem, dlaczego ludzie myślą, że zarabianie pieniędzy to jest takie coś, że można czegoś nie robić i potem pieniądze się pojawiają. To jest tak samo jak ze sportem. Jeżeli opuścisz jeden trening, czyli nie pójdziesz na jedno spotkanie z klientem, no to nie zarobisz pieniędzy. Wyobraź sobie, że prowadzisz salon Jaguara, sprzedajesz samochody i umawiasz się tylko z jednym klientem miesięcznie. No to ile aut sprzedasz? Musisz przynajmniej spotykać się z jednym klientem dziennie, masz 30 klientów, z czego ileś będzie negocjacji, ileś sprzedaży, ileś samochodów sprzedaż, tak? To tak samo jest jak ze sportem, więc tutaj jest po prostu ta różnica. I teraz, żeby wytworzyć sobie taką żelazną konsekwencję, sposób jest tylko jeden. Jeżeli masz jakiś cel, który chcesz zrealizować, to po prostu będzie ci się chciało to robić i będziesz chciał ten cel osiągnąć. Natomiast jeżeli nie masz celu, no to tej konsekwencji nie będzie w ogóle. Przykładem są tutaj też alkoholicy. Ludzie dlatego piją na umór codziennie, bo po prostu nie mają żadnego celu. Jeżeli ktoś miałby wyznaczony jakiś cel, który chce osiągnąć, no to po prostu by nie pił, nie ćpał i po prostu by to robił. Tak? Więc większość alkoholików, którzy po prostu piją codziennie, nie mają żadnego celu i dlatego to robią. I ciężko ich z tego nałogu wyciągnąć, no bo nie mają sensu życia, że tak powiem, żeby przestać to robić. I teraz coś, co bardzo pomaga w tym, żeby tą dyscyplinę sobie wyrobić, to są dwie rzeczy. Pierwsza to czytanie książek i druga to bieganie. Nikt nie lubi biegać, większość ludzi nie lubi biegać i nie biega się po to, żeby sobie pobiegać, tylko biega się po to, żeby tą konsekwencję i samodyscyplinę w sobie wyrabiać. Czyli wstaję, czy pada, nie pada, zimno, ciepło, wychodzę, biegam, wracam i już mam pierwszą rzecz, którą zrealizowałem w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o czytanie książek, to też jest to, czyli bieganie jest dla ciała, a czytanie jest dla umysłu i też codziennie nasz umysł pracuje, rozwija się, lepi fakty i nie odpuszcza po prostu innych zadań. Więc jeżeli nie wiesz, co masz sprzedawać, nie wiesz, jak masz zarabiać pieniądze, chcesz do tego dopiero dojść, to jedyne, co możesz zrobić, co na pewno zadziała, to po prostu codziennie biegać i codziennie czytać książki. I teraz jedna bardzo ważna uwaga ze słowem codziennie. Oglądałem ostatnio na TEDxie taki film na YouTubie z gościem, który mówił o tym, że warto jest robić bieganie i czytanie codziennie z tego względu, że jeżeli powiesz sobie, że chcesz biegać co drugi dzień,
To teraz masz zagadkę umysłową, bo tak, wybierasz albo poniedziałek, środę, piątek, niedzielę, albo wtorek, czwartek, sobotę, albo w poniedziałek biegasz, w środę nie biegniesz, to w czwartek przebiegniesz dwa razy tyle. Jest za dużo myślenia. Jeżeli postanowisz, że będziesz robił coś codziennie, to nie masz wymówki i wstając rano wiesz, że masz to zrobić i nie możesz tego przełożyć, bo umówiłeś się sam ze sobą, że robisz to codziennie. Tak? W związku z tym biegamy codziennie, czytamy codziennie i może to być nawet 20 minut, ale musimy to po prostu robić codziennie i tak się wyrabia konsekwencje. I tak to wygląda. Czyli podsumowując, sprzedaż, planowanie, konsekwencja to jest coś, co trzeba wziąć pod uwagę w 2021 roku. A ja chciałbym wam teraz powiedzieć, co ja planuję zrobić takiego, z takich prostych czynności, co sprawi, że tych pieniędzy na pewno u mnie się pojawi więcej. Przede wszystkim chcę utrzymać nawyki, które do tej pory mam, czyli chcę wstawać o określonej godzinie i przestawię sobie budzik jeszcze na pół godziny wcześniej. Czyli powiedzmy, że jeżeli wstawałeś do tej pory o 7, to wstawaj przynajmniej o 6:30 i tyle. Najprostsza rzecz do tego, żeby wstawać wcześniej, to jest to, żeby wziąć swój budzik czy telefon, jeżeli używasz telefonu, i nigdy nie kłaść go koło łóżka, gdzie możesz go sięgnąć ręką. Zawsze ten telefon czy budzik połóż w drugim pokoju albo tak daleko, że musisz wstać. To jest jedyna opcja na to, żeby wstać i nigdy nie zaspać, bo musisz się podnieść, już wyjść i już się po prostu potem nie wracać. Jakby ci się bardzo nie chciało wrócić, po prostu musisz pójść i go wyłączyć. Więc to jest najlepszy sposób. I teraz nawet jeżeli będziesz wstawać pół godziny wcześniej, to po 5 dniach masz 5 dni razy pół godziny, 2,5 godziny czasu, którego nie miałeś wcześniej. I teraz te 2,5 godziny tygodniowo razy 52 tygodnie, zobacz ile czasu dodatkowo będziesz miał i w tym czasie możesz biegać, czytać i na wszystko będzie czas tak jak do tej pory, co robiłeś. W związku z tym tak, wstawanie o jednej porze, czytanie jednej książki dziennie, że bierzesz jedną książkę po prostu do ręki, jeżeli uda ci się przeczytać całą, to przeczytasz całą, jeżeli nie, to przynajmniej zaczynasz i drugiego, trzeciego dnia to kończysz, wszystko w zależności od książki, jaka jest gruba i o czym jest. Kolejna sprawa to ćwiczenie codziennie, tak? Czyli właśnie nie umawianie się ze sobą, że chodzę na squasha, czy na piłkę, czy gdzieś w poniedziałek raz w tygodniu, czy we wtorek raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, robię coś codziennie. Kolejna rzecz odwrotna to jest to, czego nie robić. Przez pandemię większość z nas, założę się, ma ten sam problem, że zdecydowanie dłużej gapimy się w komórkę, dłużej gapimy się w telewizor, Netflixa i inne takie urządzenia elektroniczne, które przyciągają naszą uwagę. Więc po prostu w 2021 roku trzeba to ograniczyć, skończyć z tym i tego nie robić. Więc warto sobie zaplanować w 2021 roku jednej rzeczy, której nie chcemy absolutnie robić. Ja wybieram to, że chcę mieć Nokia 3310 i nie dotykać po prostu komórki, bo mam już tego sam dość. Zresztą tak jak większość z was, bo siedzimy wszyscy w domach. Dobrze, myślę, że to pokrótce tyle, jeżeli chodzi o planowanie kolejnego roku. To trzeba wziąć pod uwagę i przynajmniej tyle zrobić. Natomiast ja chciałbym wam pokazać książki, które wam mogą w tym pomóc i pokrótce je omówić. Mamy sprzedaż, planowanie i konsekwencje, samodyscyplinę. Przy sprzedaży najlepsza książka, jaką można przeczytać w życiu, to jest Brian Tracy, Psychologia sprzedaży i Dale Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi. Kombinacja tych dwóch książek to jest po prostu must have dla każdego, kto chce sprzedawać i budować relacje z innymi, być networkerem i tak dalej. W związku z tym ja serdecznie polecam. Jak wejdziesz na stronę pawelalbrecht.com/sklep, to masz zakładki, które dla ciebie przygotowaliśmy, żeby było łatwiej odnaleźć daną umiejętność, której chcesz się nauczyć. Czyli mamy sprzedaż i wszystkie książki po prostu ze sprzedaży możesz sobie zamówić, znaleźć w internecie, zacząć je czytać i to ci w sprzedaży pomoże. Tutaj wyciągnąłem książki, które są związane z samodyscypliną i z planowaniem. I pierwszą taką książką, którą chcę pokazać, jest Brian Tracy, Nie tłumacz się i działaj. Też ją znajdziesz u nas w sklepie, warto sobie ją przeczytać. No i ona może pomóc właśnie w budowaniu tej samej dyscypliny. Książka taka, której możesz nie znać, a jest inna niż wszystkie, to jest Opanuj swój wewnętrzny głos Blaira Singera. I to jest książka bardzo ważna, jeżeli nie czytałeś. Ja ją wręczyłem w rodzinie na święta, na prezent kilku osobom. To jest taka książka, która jak raz ją przeczytasz, to będziesz wiedzieć, co robić w danej sytuacji. Czyli jeżeli jest 7 rano i wczoraj nie padało, dzisiaj wstajesz, jest 7 i dzisiaj pada śnieg i deszcz i wieje wiatr, to mówisz sobie, dobra, no to dzisiaj nie idę biegać, bo wieje, pada, no to śpię dalej i pobiegam jutro dłużej, jak nie będzie padać.
To jest właśnie ten wewnętrzny głos, który do nas mówi i każdy taki głos ma. Po prostu tak jest, tak? Czyli zawsze, kiedy ci się nie chce, to to jest sygnał, że to jest ten moment, kiedy ci się właśnie powinno chcieć. I po przeczytaniu takiej książki uświadamiasz sobie, że to właśnie głowa do ciebie mówi nie idź, nie rób tego i tak dalej. I trzeba to po prostu przezwyciężyć i to robić. I to jest w tej książce, więc nie bij mi piany, tam warto sobie to przejrzeć. Najlepsza książka na ziemi o zarządzaniu czasem, planowaniu, czyli o tym, żeby robić jednego dnia najtrudniejsze zadanie. I powiem wam, że to nie są frazesy. Rzeczywiście tak jest. W książce Briana Tracy jest te żaby, bo o niej mówimy. Rzeczywiście tak jest, że jeżeli masz w ciągu dnia wiele zadań i nie zrobisz tego najważniejszego, to te wszystkie inne robisz tylko i wyłącznie po to, żeby nie robić tego najważniejszego. Że to jest odwlekanie tego jednego głównego zadania, z którym się stresujemy, nie wiemy, czy nam wyjdzie, czy się uda. Czyli jeżeli masz zadzwonić do człowieka, który jest milionerem, zaprosić go na jakiś wykład i się stresujesz, że on ci powie nie, nie wiesz, czy on odbierze, czy odbierze sekretarka, co masz powiedzieć, to wszystko będziesz w ciągu dnia robić tylko i wyłącznie dlatego, żeby się usprawiedliwić, że nie zadzwoniłeś, bo nie miałeś czasu czy coś. Więc warto zaczynać od tego zadania, potem mieć to z głowy i warto ze sobą walczyć. Więc generalnie te dwie książki ze sobą się łączą i warto sobie uświadomić, że tu nam głowa mówi, żeby nie robić tego najważniejszego zadania, a tu, że trzeba to najważniejsze zadanie robić, więc polecam. Do tego jest mnóstwo książek Briana Tracy'ego, nowych, starych, z zarządzaniem czasem. Tu jest taka cienka książka. To jest książka, którą ostatnio odkryłem, jest bardzo dobra, więc też serdecznie polecam. To jest Zapanuj nad czasem i zostań panem swojego życia. Naprawdę polecam. Jeżeli jest jeszcze w sklepie, ja wiem, że schodzi bardzo często u nas, bo ją często promuję, to warto sobie coś takiego zamówić. Brian Tracy, Strzał w dziesiątkę, też ci może pomóc. Plan lotu, książka, którą bardzo mało osób zna. To jest książka właśnie związana z samodyscypliną i z zarządzaniem celami, tym czym chcemy robić. Mówi o tym, co chcemy robić, kim chcemy być i o tym, jak wybrać sobie cel, w którym chcemy się realizować, więc to jest warte uwagi. No i super dobra książka, ostatnia, którą polecam, Zarządzanie czasem Briana Tracy. Nazwa mówi sama za siebie, więc warto z nich skorzystać. Podsumowując, jeżeli chcesz wejść w 2021 rok tak, żeby zarobić więcej pieniędzy, to przede wszystkim musisz znaleźć jedną aktywność, która sprawia, że zarabiasz pieniądze i jest to sprzedaż produktów i usług. Musisz ją zidentyfikować. Potem musisz to wszystko wpisać do kalendarza, potem się konsekwentnie tego trzymać, wstawać wcześniej niż do tej pory w tym roku, ćwiczyć, biegać i tak naprawdę tyle, nie ma co bić więcej piany. To są rzeczy, które w 100% sprawią, że będziesz zarabiać więcej pieniędzy, bo one się właśnie pojawią ze sprzedaży. Z mojej strony to tyle. Ja was serdecznie zachęcam do tego, żeby brać udział w live'ach, które organizujemy. Na moment nagrywania tego filmu, mamy końcówkę roku, organizuję je co niedzielę o 20, ale to się pewnie z biegiem czasu zmieni, więc warto śledzić gdzieś nas na newsletterze. Wejdź na stronę pawelalbrecht.com, zostaw swojego maila na dole w stopce czy w jakimś innym miejscu, gdzie to się pojawia i będziesz z nami w kontakcie dostawać informacje o tych live'ach. Na Instagramie też zawsze wrzucam informacje o tym na Albrecht International Instagram, że prowadzimy live'a. Te live'y są bezpłatne na razie, na ten moment. No i bierze w nich udział kilkaset osób i ostatnio mieliśmy nawet taką sytuację, że ktoś dopiął deala na live'ie. Ja też parę produktów kupiłem od jednej osoby, która się reklamowała na live'ie, więc to też jest dobry moment na sprzedaż swoich produktów i usług, na reklamę siebie i swojej firmy. Więc zapraszam na te live'y, one są luźne. Zobaczysz, jak to wygląda, zapraszam. To tyle. Jeżeli podoba ci się, co robimy, to poleć nas swoim znajomym, zostaw subskrypcję i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, Paweł Albrecht. Cześć.